w Chopinie, słuchać się tego nie da. Cały upadły parlament zajmuje się nie wiadomo czym, czyli wymyślaniem diabłów na końcu szpilki. Ile ich tam się zmieści? Nie interesuje ich, łajdaków, ile węgla zakopali w dwóch ostatnio zrujnowanych, zaoranych kopalniach, Makoszowy i Krupiński. Nie, wyłączymy pana, panie pośle. Przyjdź pan w piątek. Słuchać się tego nie da, szkoda czasu zresztą. Proszę państwa, przedłuża im się tutaj procedowanie nie wiadomo czego, czyli docierają, jak rozumiem, kształt tak zwanych pytań referendalnych, życzeniowych, jakichś wytartych komunałów. Co by się nie odpowiedziało, to i tak będzie dobrze. No ale funkcja główna, czyli zajmowanie uwagi narodu w tym newralgicznym momencie, kiedy wieją wiatry historii, wszystko się tam tutaj z jednej strony pali i wali, z drugiej strony zapewne układa na nowo, no to nasi umiłowani przywódcy zajmują się tematami rodem z Magla, więc nie będziemy poświęcać im atencji. Czekamy na około, mają co najmniej pół godziny opóźnienia, bo miało dojść do tak zwanego sprawozdania z prac komisji, dwóch połączonych w zasadzie komisji siłami zjednoczonych 74 posłów. Zostały ocenione tutaj wyniki prac Senatu, które zamanifestowały się propozycją wyrzucenia ustawy tak zwanej druk 3238 do kosza lub bębna maszyny losującej, niszczącej dokumenty, bez poprawek, czyli bez nadziei i bez sensu prawdopodobnie, tak pewnie mógł być skwitowany ten projekt. No Senat nie dał rady ocenić chyba sensu merytorycznego tego rozbudowanego na 900 stron dokumentu, bo to było 900 stron tekstu ustawy wraz z uzasadnieniem. Nie podołali temu chyba senatorowie, prawdopodobnie poruszeni akcją mailingową, informacyjną, którą wystosowali do nich życzliwi obywatele. Życzliwi, żeby nie tyle może apelując do serc i sumień, ale do rozumu przemawiając, ostrzec poniekąd ludzi procedujących prawo, żeby nie robili rzeczy nielegalnych, wrednych i antypolskich. Bo ustawa prześmiewczo i szyderczo zwana zmianami w prawie geologicznym, druk numer 3238, takie rzeczy zawierał w wielkiej obfitości. Najeżony był ten projekt absurdami, nielogicznościami, jakimś ogółem bez szczegółu. Więc zapisy z tego dokumentu mogą oznaczać literalnie wszystko, zależnie od tego, kto, kiedy i gdzie odwoła się do zapisów tego rodzaju ustawy. Zadajmy sobie podstawowe pytanie, co to jest za prawo, na którego spisania w takim dosyć wąskim zakresie, jak zmiana prawa geologicznego w określonych zakresach, że ono wymaga roboty legislacyjnej, na której podstawą jest 900 stron maszynopisu. Przepraszam, już na maszynie tam nie stukają, tylko na komputerach nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kto. I chyba nikt nie zadał w debacie tego pytania, kto wam, roztomili ludzie w tym parlamencie, napisał taki cymes, kiedy? Bo jedno co wiemy, że tryb procedowania był iście stachanowski, jeśli chodzi o tempo, uległ z jakichś względów w tym momencie rozwodnieniu i spowolnieniu z uwagi na to, że no Senat jakoś nie stanął na wysokości zadania i wziął i odrzucił ten druk. I o dziwo połączone komisje energetyki, środowiska, zasobów i tak dalej, tych wszystkich naszych potencjałów,
Głównym potencjałem jest potencjał ludzki naszego państwa, tych 74 uczestników owych debat i głosowań. Gdzieś się ścierały stanowiska, ale suma summarum werdykt padł na potwierdzenie uchwały Senatu odrzucającej projekt ustawy przegłosowanej przez Sejm w całości. I pozostalibyśmy w nieutulonym żalu, zapewne w tej sytuacji, bez żadnej kontynuacji. A tu proszę, nie było głosowania w Sejmie na zajutrz, bo zdjęto to z wokandy. Natomiast pojawiła się dzisiaj taki intrygujący punkt, miał być już zakończony jako punkt regulaminu i prac zawziętych i usilnych naszych parlamentarzystów. O godzinie 16:30 wszystko miało być wiadomo. Czy sprawozdanie tych dwóch połączonych komisji w kwestii przyjęcia uchwały senackiej odrzucającej w całości i bez poprawek projekt, który uznał Sejm za jak najbardziej godny poparcia i przegłosowania, i stało się to 16 czerwca, tuż przed weekendem. Natomiast ta procedura senacka spowodowała zwolnienie procesu, powrót do komisji i komisje wydały werdykt popierający decyzję senacką. Moglibyśmy się z tym rozjechać wszyscy na wakacje, ale gdzież tam? Dzisiaj ma być to sprawozdanie, oni będą sprawę zdawać będą jakąś. Ciekawe, co z tego wyniknie dla tej ustawy i dla obywateli. No, czekamy z niecierpliwością na ten moment dziejowy. Na razie parlamentarzyści ugrzęźli gdzieś tam w rozgoworach swoich na tematy pytań prejudycjalnych. O co by tam jeszcze tego obywatela uciemiężonego mogła zapytać, powiedzmy, formacja rządząca? A o co zapytałaby nieubłagana, nieustępliwa i pryncypialna opozycja? Która jednakże w rzeczach naprawdę istotnych dla narodu polskiego i każdego z nas osobna wykazuje jakąś dziwną łączność mentalną i duchową z partią rządzącą, i obydwie te formacje ludzi dobrej woli i zamiarów jeszcze lepszych przegłosowują w tempie ekspresowym rzeczy paskudne dla Polaków, co się już wielokrotnie zdarzało. No w tym przypadku tak zwanych zmian w prawie geologicznym, czyli druk 32-38, który po powrocie Senatu zyskał miano 35-15. No tutaj akurat zaistniały te zdania odrębne i opozycja generalnie ten projekt pisowski stricte odrzuciła. PiS uzyskał większość w Sejmie 16 grudnia, natomiast nie dał rady osiągnąć tego w Senacie. Sprawa ta leży ewidentnie na wątrobie i rządzącym, i broniącym się przed rządzącymi. Leży na sercu również obywatelom, którzy muszą w dobrze rozumianym odruchu samoobrony zająć jakieś określone stanowisko, czy chcą prawa, którego elementem miałoby się stać takie uzurpatorskie prawo i plenipotencja do wywłaszczania Polaków z mienia, nieruchomości i ruchomości. Nie jest to wszystko jakoś precyzyjnie określone. Natomiast ma tę otoczkę, taki nimb tajemniczości związanej ze złożami strategicznymi, gdzie te złoża strategiczne mogą być za strategiczne uznane, albo może i nie. Nie bardzo wiadomo, od czego to zależy. I to jest cały urok tej legislatury. To jest cała ta wspaniała dowolność, która czyni barwnym i życie parlamentarne, i życie obywateli po pewnym czasie, tak? Więc teraz, gdybyśmy dopuścili do przepuszczenia przez proces legislacyjny całości tego gniota absurdalnego, najeżonego
niedorzecznościami, jakimiś uroszczeniami i urojeniami dotyczącymi przedsięwzięć natury technicznej, chemicznej, gdzie na dowód słuszności tych test nie przytacza się żadnych wyników badań, żadnych raportów, żadnych studiów wykonalności technicznej, no chociażby takiego dość, bym powiedział, chucpiarskiego pomysłu zatłaczania sprężonych spalin pod powierzchnię Matki Ziemi na głębokości może nie do końca określone, ale na pewno jedyne słuszne. Co tam Pan Bóg dał, no tam może zatłoczymy, jak wampir nadlecimy, jakiś nietoperek i tam ukujemy i napuścimy. A co tam? Zawsze jakaś satysfakcja, a ciekawe, jak to się zakończy i co z tego wyniknie. Na przykład po 1000 lat, a może już za rok, gdyby zaistniało coś w rodzaju, nie wiem, bliskiego wybuchu konkretnej mocy, co jest związane od razu w pojęciu tych legislatorów z możliwością jednakże pochylenia się nad procesem odszkodowawczym w przypadku katastrof związanych z uwolnieniem tego dwutlenku węgla czy spalin z owych głębokości tajemnych. Gdyby one się wydostały, no przecież klękajcie narody. Armagedon na powierzchni Matki Ziemi, gaz rozprężony z formy skroplonej przechodzący z cieczy przechodzące w gaz, jednakże cięższy od powietrza. Jakie skutki powoduje? Dla istot żywych, niekoniecznie dla ludzi. Ludzie może uciekną, ale nie wiedzą, dokąd uciekać. Zadałem to pytanie tu bardzo znanym osobistościom z zakresu polskiej polityki, polskich parlamentarzystów z tak zwanej górnej półki. Co by proponowali w sytuacji takiej potencjalnej, hipotetycznej katastrofy? Bo hipotetycznym jest, że oni tego dwutlenku węgla nagromadzą i napuszczą, a raczej spalin. Oraz piszą o dwutlenku węgla oraz o spalinach z elektrowni, elektrociepłowni, cementowni oraz spalarni śmieci, które to spalarnie właśnie z wielkim animuszem i w sporej liczbie niemiłosiernie nam rządzący zamierzają postawić. Na potrzeby tego programu stawiania spalarni, które są ludziom w Polsce widocznie niezbędne do życia, skierowano już pokaźne fundusze, 6 miliardów złotych, więc to niewątpliwe jest, że te spalarnie będą stawiane i wokół tego będzie odbywała się określona narracja. No, jak spalamy, to powstają spaliny, nie inaczej. I teraz pytanie, czy te spaliny oczyszczać, może filtrować, jakoś dopalać w reaktorach gdzieś tam w tlenie. No, wygląda na to, że najlepiej je zapuścić pod skorupę, tak zwaną, do litosfery. No ale gdzie to powinno być czynione? No tam, gdzie się da prawdopodobnie. Czyli takie projekty już zaistniały w Polsce, na przykład w 2013 roku pewien program związany z elektrownią Bełchatów, notabene 20% mocy elektrowni węglowych w Polsce, ponad 6000 MW i jakieś rozległe plany transformacji oczywiście zielonej energetycznej, czyli wygaszanie poszczególnych bloków zgodnie z harmonogramem dawno w zębach zawiezionym do Brukseli. Otóż ten Bełchatów też się kiedyś skończy, ale w 2013, już niedługo, te bloki będziemy tam wygaszać, aż psy twajeczka zgaśnie, jak w bajce o Wojtusiu, któremu iskiereczka mrugała z popielnika. A dla nas widocznie ani iskierki nadziei, ani światełka w tunelu. Ewidentnie los nam przeznaczają takie nasiedzenie w ciemnościach egipskich, i z których tylko będzie dochodził płacz i zgrzytanie zębów. Ale póki nas do tego stadium nie doprowadzili, kochani obywatele, ruszcie się, uczestniczcie w akcji uświadamiającej parlamentarzystów, w którym ewidentnie pomieszały się horyzonty, stracili być może orientację w czasie i przestrzeni, jak również w przedmiotach
nazywanych naukami ścisłymi, które niewątpliwie pobierali w jakichś szkołach. Natomiast no, z punktu widzenia tutaj racjonalisty, logika, inżyniera, no nikt jakoś tej rozległej tematyki nie potraktował, nie przedstawił, nie przedstawił.